17 osób, w tym 6 pośmiertnie, zostało dzisiaj odznaczonych Krzyżami Wolności i Solidarności. Uroczystość wręczenia odbyła się w symbolicznym miejscu, Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, tuż obok kopalni Wujek, miejscu symbolu komunistycznych represji. Paweł Jędrusik. Krzyż Wolności i Solidarności to wyjątkowe odznaczenie przyznawane tym, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze. W czwartek odznaczono 17 osób. Wśród nich był Józef Trojan, uczestnik strajku górników w Jastrzębiu-Zdroju w 1980 roku. Po tym dwutygodniowym strajku. To było bardzo duże przeżycie. Bo nic nie wiadomo było, jak się to skończy. Mogli nas wszystkich pozamykać i powywozić nie wiadomo w jakim kierunku. O randze odznaczenia niech świadczy fakt, że od jego ustanowienia w 2010 roku na Śląsku przyznano je około 1200 osobom. Przede wszystkim wdzięczny za pamięć. I to jakby zawiera się we wszystkim. Naprawdę może to tylko słowa, ale to potężnie dużo. Dzięki Piernowi to tylko oni to trzymają na razie. Wśród odznaczonych znaleźli się Stanisław Bartoszewicz, Krzysztof Janusz Błażejczyk, Anna Frączek, Andrzej Józef Jeziorowski, Teodor Peter Josz, Romuald Janusz Korol, Tadeusz Marcin Loster, Zbigniew Nabiałkowski, Krzysztof Edward Sog, Józef Trojan i Lesław Jerzy Werpachowski. Pośmiertnie odznaczeni zostali Jacek Stanisław Cieślicki, Marian Drzazga, Ryszard Stefan Fiut, Czesława Kazimiera Góra, Adam Nikodem i Jerzy Andrzej Rajpert. Odznaczane są nim osoby, które w przedziale czasu od 1956 roku do 1989 w różny sposób przyczyniły się swoją walką, swoją postawą, swoimi poglądami, wpływem na młodych ludzi, na przykład jako nauczyciele, na to, że Polska odzyskała niepodległość. Ale o tym, jak wyglądała droga do niepodległości, trzeba pamiętać i przypominać.